Wszystkie słodycze na ten świąteczny stół zostały przygotowane przez gospodynię Związku Szlachty Polskiej, żeby razem z innymi rodzinami obchodzić tradycyjne wesołe święto Tłusty Czwartek. Jest takie dawne polskie wierzenie, że w tym dniu trzeba zjeść co najmniej jednego pączka, żeby następny rok był słodki i udany. Mamy bardzo dużo aktywnych członków organizacji, którzy nie tylko przychodzą uczyć się, ale również interesują się życiem organizacji. Przynoszą dużo własnych pomysłów. Pomysł obchodów wesołego i smacznego święta zaciekawił również i dzieci, i dorosłych. Diana Bojarska razem z mamą po raz pierwszy dołączyła się do akcji towarzystwa. Ja mam polskie pochodzenie. Mam polskie pochodzenie. Interesuję się historią Polski, polskimi tradycjami. Chciałabym dołączyć się do obchodów tej tradycji i oczywiście zjeść pączka. Maria Kazimiera de la Grange de Arquien właśnie tę postać historyczną, kochaną żonę króla Jana III Sobieskiego, znakiem której jest róża, przedstawia dzisiaj nauczycielka Szkoły Wiedzy o Polsce, pani Irena Zagładźko. Według tego symbolu trzeba odgadnąć tę postać. Postanowiliśmy, że nauczanie podczas gry i zabawy jest łatwiejsze do zapamiętania. Jest to jedna z metod, które wykorzystujemy na zajęciach. Nie jestem zwolenniczką stwierdzenia, że trzeba uczyć się siedząc w ławce przy książkach i zeszytach. Oprócz odgadywań wybitnych polskich postaci, uczestnicy święta grali w inne gry edukacyjne. Na zakończenie świętowania jest tradycyjny poczęstunek pączkami z marmoladą, czekoladą i z różą.